Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym dniu. Szybko zjemy śniadanie i pojedziemy sobie autobusem miejskim tutaj, komunikacją miejską w nieznane. Powiem wam, że świetny jest pomysł, żeby zakupić sobie taką butelkę. Szkoda, że większych nie robią. Woda utrzymuje się zimna. Pomimo, że butelka to czarna, nagrzewa się okropnie, ale w środku jest zimniutka woda. Powiem wam jeszcze taki spray, szybki do zaaplikowania na skórę. Naprawdę się opłaca i szybko się aplikuje. I wczoraj spsikałem się nim i nie mam żadnych oparzeń. Dobra, po prysznicu wychodzimy. Ja po prostu nie mogę wysiedzieć przy basenie. Zobaczcie, jaki piękny żywopłot. I to pachnie delikatnie. Dla ciekawski, może to zauważyliście na poprzednich filmikach, możemy tutaj przejść. Zobaczcie, jeżdżą po lewej stronie jak w UK, nawet nie wiedziałem. Ruch lewostronny nie tylko obowiązuje w Wielkiej Brytanii i Irlandii, ale również w krajach niegdyś od Wielkiej Brytanii zależnych lub będących jej byłymi koloniami, w tym Cypr i Malta. Łapliśmy autobus, prawie przyjechał. Chcemy pozwiedzać więcej Pafos i dzisiaj pojedziemy do portu. Kursuje tutaj regularnie linia autobusów co 15 minut właśnie z portu w Pafos do Coral Bay. Pafos jest ważnym ośrodkiem turystycznym i jest czwartym co do wielkości miastem w tym kraju. Mam dla was pytanie, kto z was lubił temat mitologii greckiej w szkole? Ciekawostka, według mitologii greckiej u wybrzeży Pafos narodziła się z morskiej piany bogini miłości Afrodyta. Po prostu nie mogę się nadziwić, no czyściutka woda, nawet tu jest miasto, pełno ludzi. A tak czyściutko. Widzę, że sobie tutaj łowią ryby. Ciekawe, czy tu jakąś rybę zobaczę. O, taka restauracja, super. Grecka. Szukamy wycieczki statkiem, jest tu pełno propozycji, wybraliśmy całodniową, przez Coral Bay do Blue Lagoon. Okej, musieliśmy iść po gotówkę. Płacimy depozyt po 10 funtów na łeb i resztę później. Zabukowaliśmy ten cruise, pełny cały dzień. Zobaczcie, świeżutkie przyszło mięsko z morza. Wow. Zauważyliśmy tutaj coś jest. Patrz. Czyli tędy się wchodzi. I think we need to buy a ticket. Zakupimy bilet, ile on kosztuje tutaj? 4,5 funta. Dobra. Zobaczcie tutaj ich tradycyjne stroje. Dzisiaj w hotelu wieczorem ma być pokaz właśnie tańców tradycyjnych cypryjskich. Naprawdę jest co podziwiać, jakie ruiny z iluś set lat jeszcze zachowane, mozaiki, kolumny, zdobienia w kamieniu. Wow. Zaranda Colones, czyli zamek 40 kolumn, to ruiny średniowiecznej fortecy w parku archeologicznym w Pafos. Zobaczcie, jaka sucha wyspa. Tu przynajmniej jest bryza, no jest coś 30 stopni, ale już tak da się iść jakoś. O, jaszczurka, 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 jaszczurka. Zobaczcie, jak tu wyschnięte wszystko. Następna jaszczurka tu przeleciała. Mówię, co tu tak pachnie, a tu dzika róża.
dzika róża. Może by się to dało jakoś objąć w kamerze. Nie wiem jak to będzie widać, ale ten obszar jest ogromny. Już idziemy, przepraszam, idziemy już z pół godziny. I to w każdą stronę można iść. Nie wiem, czy zauważyliście w poprzednich filmikach, czy wam pokazywałem, widzicie te takie rurki. To są zraszacze. Bez tego, bez ingerencji człowieka, to ta wyspa by chyba wyschła. Dlatego trzeba podlewać przez cały rok. Zobaczcie, jaki strach na wróble. Masakra. Dziecko na płocie. A tu kolejna lala. Zobaczcie, jaka hacjentka. Piękne domy. Piękne domy. Takie podobne jak teraz w Polsce lądują. Naprawdę, zobaczcie, płotki. Jaki swimming pool. Family. Yeah. It's nice to. Co to za owoc? Is this oranges? Look. Yeah. Maybe lemons. Calamansis. No, it's different calamansi. Nie, to będą cytryny. So beautiful. We do this in the Philippines, just like. Like Hawaii's. Yeah. Bougainvillea. Przepiękna jest ta bougainvillea. W Grecji tego pełno. To będą, tak, pomarańcze. Wow. Ja. Pomarańcze. What's this? This is granada. This is pomegranate. Granaty. Granaty rosnące. Ile tego jest? Wygląda jak jabłko. Lunch time. Chciałem się wam jeszcze pochwalić, jak mnie opaliło. Nie przepadam za prosecco, ale dobra. Dostałem butelkę, nie wypadałoby przynajmniej skosztować trochę. Dobra, zimniutkie chłodziło się ponad dzień. Otwieramy. Czuję się jak w Sylwestra. Delikatnie. Poszło. Cheers. Happy birthday to me. Wow, lentil soup. Z grzankami. Próbujemy greckiego jedzonka. Halloumi. Pyszne. Papryczki jakieś. Tutaj zaś jakieś sałatka z halloumi. Tutaj artichokes. Nie wiem jak to jest na polskie. Wiedziałem, to pamiętam z Grecji to takie. W liściach winogrona. Nie jest to dobre. Mi to w ogóle nie smakuje. Tradycyjne tańce.